założyłem. A teraz się bawię z centralnym smarowaniem. Tutaj wsadziłem takie zabezpieczenie, żeby ten smar nie cisnął na tą kostkę, tylko na obrót, bo kurczę się coś zwaliło kiedyś z centralnym smarowaniem i mi się zapiekł na obrocie na wieńcu tam i teraz muszę tu się męczyć, żeby to jakoś przepchać. Łatwo nie będzie. Teraz, moi drodzy, muszę smarownicę podpiąć, wykręcić tą kostkę i podpiąć się tutaj zamiast tego węża to smarownicę i cisnąć do oporu, aż się uda to przebić, ale to jak mówię, łatwo nie będzie. Moi drodzy, sierpień się kończy, a ja w czapce zimowej. Wszystko się kończy, tak samo jak z moją budową, miało być pięknie, łatwo, tyle pieniędzy wydałem, projekt przepada, ja nie chcę, nie chcą mi dać pozwolenia na budowę, okazało się działka budowlano-rolna, żeby teraz się budować, muszę być rolnikiem, mieszczuchowi nie wolno, jestem załamany. Smarownica podłączona i deptamy. Moi drodzy, masakra, żeby się tu dostać pod spodem do tych przewodów, żeby przesmarować to łożysko obrotu, daj pan spokój, ile ja się tu muszę nagimnastykować, nie wiem czy mnie nie zwolnią, nie? Bo ja nie wiem czy ja to złożę teraz. Nie wiem, że cię zwolnią, to cię jeszcze obciążą za dwa ubrudzone bitwagi. Dobra kochani, bierzemy się za robotę, ja wam to zaraz pokażę, jak to wygląda. Spróbuję wam pokazać. Słuchajcie, widzicie tam, tam leży kluczyk. Łap ostrość. Teraz nie złapię ostrości. I ja muszę się tam wepchać. Z każdej jednej strony. Cztery strony. Po dwa na każdą. Kochani, masakra. Tu wszystko smary, oleje. Jak to na ciężkim sprzęcie. Teraz mój przyjaciel przyjął pałeczkę. Zobaczcie sami, jaki tam jest dostęp. Tam skręciłem już na stałe. Teraz skręcimy tamto drugie na stałe. I tu zostawiam na gotowo, bo możliwe, że te rurka będzie zapieszona i będzie trzeba te rurki z powrotem wykręcać i jakoś przepychać. Najwyżej jakimś drucikiem cienkim czy coś. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja już jestem cały w smarze. No i co? Zmienić cię? Także kochani, ostatni wężyk, znaczy przewód do skręcenia i odkręcamy kostkę, do której te przewody metalowe idą. Zobaczymy czy tam na kostce, a jak nie to jak mówiłem, no przewody trzeba odkręcać i przeczyszczać. Ale najgorzej się martwię, że tu w łożysku będzie zapieczone. Jak tu będzie zapieczone, no to nie wiem. To już jestem za cienki do tego. No i po wstępnym wykręceniu, po wypięciu tej kostki, okazało się, że w tej kostce gdzieś tam są jakieś tłoczki i te tłoczki się poprzycinały. Zobaczymy, czy mechanior się z tym upora. Jak nie, to może coś innego zastosujemy. Jak będziemy mieć już tą kostkę, będziemy dalej sprawdzać, czy na wieńcu też nie jest zapieczone na maksa. Także trzymajcie się i pozdrawiam.